Komentarz ewangelicki w Robaczynie to wedle znawców tematu cenna i rzadka perła barokowej architektury. Nekropolia wpisana do rejestru zabytków już w 1957 roku. Robaczyn, niewielka wieś w okolicach Śmigla. Miejscowość istnieje co najmniej od XIV wieku i wtedy należała do rodziny posługującej się nazwiskiem Robaczyńscy. W XV wieku dzierżyli ją lub jej część. Spokrewnieni z robaczyńskimi bracia Jakub i Marcin Ramszowie, nazwisko Robaczyńskich dość często przewija się w XV i XVI wiecznych aktach sądowych, co wskazuje na to, że rodzina należała do zadzierżystych i raz po raz wchodziła w spory majątkowe zarówno między sobą, jak i z właścicielami sąsiednich wsi. Do tego poszczególni przedstawiciele rodu wzajemnie sobie odsprzedawali, wydzierżawiali bądź wyderkowali należące do nich części majątku, co skrupulatnie było odnotowywane, dzięki czemu możemy poznać widniejące w dokumentach imiona i koligacje. Od drugiej połowy XV wieku część Robaczyna, zwana Małym Robaczynem, należała do wywodzącego się z Robaczyńskich. Obie rodziny posługiwały się wspólnym herbem, pieczętując się świnką. Właścicielem Robaczyna był m.in. kanonik katedry poznańskiej Mikołaj Czacki, po którym dobra te z woli króla Jana Olbrachta otrzymał Wincenty Czacki, pełniący przy osobie królewskiej funkcję pokojowca. W tym też czasie jakieś udziały w majątku posiadał Andrzej Krzyżanowski, także używający herbu świnka. W końcu XVI wieku majątek posiadali bracia Maciej i Jan Robaczyńscy. Maciej był dwukrotnie żonaty. Pierwszą jego małżonką była Zofia Żytowiecka, która obdarzyła go córką Ewą. Drugie małżeństwo z Dorotą Kiełczewską pozostało bezpotomne. Jan Robaczyński pojął za żonę Annę Konkolewską, z którą miał córkę Zofię. Żaden z braci nie pozostawił męskiego dziedzica, przez co ród wymarł. W początku XVII wieku córka Macieja, Ewa Robaczyńska, sprzedała Robaczyn skoligaconemu z nią przez macochę Kiełczewskiemu. W rękach Kiełczewskich majątek pozostawał do połowy XVII wieku. Później przeszedł w ręce Skrzydlewskich, którzy utrzymali Robaczyn do schyłku stulecia. Kolejnymi właścicielami Robaczyna była rodzina Bojanowskich. Ród wywodził się ze Śląska. Jego protoplastą był Gunter Pradel, który z końcem XIV wieku osiadł w Wielkopolsce we wsi Bojanowo-Stare, od której rodzina przejęła nazwisko. Rodzina Bojanowskich dzięki wpływom Stanisława Bojanowskiego na dworze królewskim Zygmunta Augusta szybko zyskiwała na znaczeniu. Ród był rozgałęziony i posiadał także spore majątki na ziemi Rawickiej, Gołaszyn i Bojanowo. Rodzina w XVI stuleciu przejęła nauki braci czeskich, a w XVII przeszła na wyznanie ewangelicko-luterańskie. W XVIII wieku Robaczyn należał do Elżbiety z Bodchmerów i Karla Aleksandra Bojanowskich, którzy utrzymali go do końca stulecia. Po Bojanowskich włości objęła rodzina von Gernot. Po rodzinie Bojanowskich w Robaczewie ostał się cmentarz, którego są założycielami. Arkadowa murowana brama wieńczy wysoki naczółek z tarczą zawierającą napis fundacyjny umieszczony na stylizowanej draperii. Cmentarz ewangelicki w Robaczynie ma dokładnie 224 lata. Fundator był właścicielem starego Bojanowa, Robaczyna i Nietążkowa, sędzią ziemskim, kościańskim, szambelanem królewskim oraz jednym z seniorów generalnych kościoła ewangelicko-augsburskiego. Na założonym przez siebie cmentarzu małżonkowie pochowali czwórkę przedwcześnie zmarłych dzieci. Najcenniejsze na cmentarzu ewangelickim w Robaczynie są dwie kaplice po bokach bramy. W jednej z nich stoi nagrobek fundatora, choć może bardziej trafne byłoby określenie to, co z niego zostało. Druga służyła kiedyś za kostnicę. Jeszcze przed ostatnią wojną nekropolie zapełniały mogiły. Od strony cmentarza w ścianie jednej z kaplic wmurowany jest medalion, w którym z ozdobnych esownicach umieszczono herby Bojanowskich i Bodchmerów. Po lewej widnieje herb Junosza z klejnotem i labrami w kształcie liści akantu.
pod którym umieszczono zawieszony na wstędze order świętego Stanisława. Po lewej rozbudowany pięciopolowy herb Elizy z Bodchmerów z koroną szlachecką, trzema hełmami i klejnotami, podtrzymywany przez parę lisów, a między herbami data 1789. Całość medalionu wieńczy pięciopałkowa korona szlachecka. Na drugiej tablicy fundacyjnej umieszczono inicjały małżonków Bojanowskich, obwiedzione splecionymi gałązkami oliwnymi, związanymi wstążką. Nad nimi umieszczona jest heraldyczna korona szlachecka. W kaplicy znajduje się fragment nagrobka Karla Aleksandra Bojanowskiego. To prostopadłościenny cokół z inskrypcją poświęconą zmarłemu. Niegdyś cokół zwieńczony był urną, u jej podstawy spoczywała czaszka, o cokół z jednej strony opierała się alegoryczna postać kobieca w luźnej szacie, a z drugiej siedzące putto, trzymające kartusz z herbem Bojanowskich Junosza. Dziś po urnie, czaszce, postaci putta nie ma śladu, a fragmenty rozbitej postaci kobiecej poniewierają się nieopodal cokołu, tłumacząc niemiecką inskrypcję. Poświęcona jej zmarłemu małżonkowi Karlowi Aleksandrowi z Bojanowa Bojanowskiemu, najwspanialszemu człowiekowi z wyrazami nieustającej miłości aż do śmierci, wiernie go kochająca żona, małżonka Eleonora von Bojanowska, baronówna z Bodchmerów, urodzony 15 sierpnia 1729, dnia 7 października 1775, jej przeznaczony, zmarł 7 czerwca 1789, wraz z żoną, fundator tego cmentarza. Za to z tyłu kamienia wyryto inskrypcję upamiętniającą czwórkę przedwcześnie zmarłych dzieci, Eleonory i Karla Aleksandra, zaczynające się od słów: w tej ciszy grobowej, u jego boku cztery ukochane dzieci. Naprzeciw kaplicy w 1986 roku ustawiono nowy kamień nagrobny. Cmentarz założony przez Bojanowskich jako rodzinny z czasem zaczął służyć jako miejsce ostatniego spoczynku także niespokrewnionym członkom wspólnoty ewangelicko-augsburskiej. Pochówki na nim odbywały się do 1945 roku, jednak dzisiaj pozostał po nich tylko jeden ślad w postaci resztki nagrobka Erdmana Gernotcha, zmarłego w 1920 roku właściciela Robaczyna. Dowiadujemy się z niego, iż Erdman uczestniczył w wojnie prusko-francuskiej 1870-1871 i podczas walk wykazał się męstwem, za co odznaczono go krzyżem żelaznym. Niegdyś jego mogiła była otoczona murowanymi słupkami, pomiędzy którymi rozpięto żelazne łańcuchy, teraz jest tylko samotny kamień. Pod samym murem, w końcu centralnej alei, znajduje się pomnik poświęcony ofiarom wojen. Pozostałe nagrobki cmentarza ewangelickiego w Robaczynie, prawdopodobnie w latach 90., rzucono w kąt przy ogrodzeniu. Część z nich leży tam do dziś, obrośnięta bluszczem. Kiedyś stos był tak duży, że wystawał ponad mur cmentarza. Niewiele już z niego pozostało. Macie możliwość także wsparcia mojego kanału, wysłanie mi wirtualnej kawki i pomoc w dalszych podróżach, a jak podróżach, to historiach. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, kłaniam się, cześć.